Dogan i Ender są zaskoczeni zaręczynami Zaynep i Engina, a Ender próbuje zdemaskować kłamstwo Yildiz i zemścić się na niej. Kumri lubi doktora Selima i udaje inną osobę. Zobaczcie, co będzie się działo w 441. Odcinek serialu Zakazany Owoc będzie można obejrzeć piątek 5 kwietnia 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15, w 440 odcinek serialu Zakazany Owoc, Yildiz więzi Ender i upokarza ją podczas oficjalnej ceremonii przed High Life. W skrócie, co dzieje się w 441 odcinek serialu Zakazany Owoc, zaręczyny Zaynepa i Engina rodzą w Doganie pytania, czy nie jest niesprawiedliwy wobec Yildiz. Ender trochę panikuje, ale nie daje tego po sobie poznać. Prosi Kanera, aby powiedział Kumri, aby Handan mógł dowiedzieć się od brata, czy jego zaręczyny z Zaynep są prawdziwe. Następnego dnia Kaner przekazuje tę wiadomość Kumri, a ona mówi o tym swojej matce. Naturalnie Handan natychmiast szuka relacji z tego, co przydarzyło się jego bratu. Kumri lubi doktora Selima i postanawia nie ujawniać, kim naprawdę jest, udając biedną dziewczynę. Kumri prosi Kanera, aby towarzyszył jej w zakupach, ponieważ chce kupić zwykłe ubrania. Skromnie ubrany, z simidem w dłoni, Kumri idzie podziękować doktorowi Selimowi. Ender planuje wyjawić Yildiz kłamstwo, że zaręczyny Engina i Zaynep są fałszywe, i zemścić się na niej za nagrodę. Późnym wieczorem Dogan dzwoni do córki i dowiaduje się, że jej telefon jest w domu. Właśnie wtedy wchodzi Kaner i Dogan pyta go, czy wie, gdzie jest Kumri, na co on odpowiada, że jej nie widział, ale może być w domu przyjaciela. Zadzwoń do Handan, może jest u siebie, dodaje Kaner. Nie chcę zakłócać jej płaczu. Nie martw się, za chwilę wróci, jest dość zdenerwowana. Cóż, kto nie jest? Akcja przeskakuje do restauracji, gdzie doktor Selim częstuje Kumri zupą flakami i zaczynają wychodzić. Selim proponuje, że odwiezie ją do akademika, ale Kumri mówi mu, że nie ma potrzeby, jakoś sobie poradzi. Selim daje jej pieniądze na taksówkę. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Pierwszy raz w życiu ktoś mi tak pomaga. Dziękuję bardzo. Lekarz wręcza Kumri swoją wizytówkę i każe jej się z nim skontaktować, jeśli ból nie ustąpi. Ender przychodzi do Dogana i pyta, czy idzie spać, na co odpowiada, że poczeka, aż Kumri wróci do domu, bo zostawiła telefon i bardzo się martwi. Ender mówi mu, że poczeka z nim, ale każe jej iść do łóżka. Dogan, myślisz, że jestem winien temu, co się stało, prawda? Nic takiego nie powiedziałem, nie powiedziałeś tego, ale twoje zachowanie to pokazuje. Czy to możliwe, że Yildiz spotykał się z Enginem z powodu Zaynepa?
Gdyby tak było, Yildiz nie ukrywałby się. Zaręczyny Zaynep i Engina to kompletna fikcja, dlaczego nie chcesz mnie zrozumieć? Dogan każe jej zakończyć sprawę, a Ender mówi mu, że tego nie zrobią, wciąż ją oskarżając. Bo kiedy mu powiedziała, wcale nie miał wątpliwości, a teraz zaczął i jego reakcja ją obraża. Urażony Ender idzie do swojego pokoju, Kumri wraca do domu, a Dogan otwiera jej drzwi i pyta, gdzie była, a ona odpowiada mu, że poszła pobiegać. Spójrz jak wyglądasz, nie wychodzisz tak wyglądając. Powiesz mi, co się dzieje? Zdenerwowałem się i wyszedłem pobiegać. Nie będziesz już wychodził bez zawołania mnie. Kumri mówi mu, że musi jej pokazać, że coś dla niej znaczy, a podejmując decyzje dotyczące jej matki, pytaj ją o zdanie. Akcja przeskakuje na następny dzień. Yildiz pije kawę w ogrodzie, a Sedai, która przygotowuje się do odwiezienia Halit Kane'a do szkoły, pyta ją, czy są jakieś wieści od sąsiadów. Yildiz mówi mu, że jeszcze tego nie zrobiła, ale usiadła tu celowo, żeby ją zobaczyć, ponieważ wie, że Ender się pojawi. Po chwili w sąsiednim ogrodzie pojawia się Dogan, który mówi Yildizowi, że chce zobaczyć się z córką i pyta, czy ona ją przyprowadzi, czy to on powinien po nią przyjść. Przykro mi, ale nie wpuszczam jej do twojego domu. Jeśli chcesz, przyjdź. Dlaczego? Jesteś już żonaty, nie zmuszaj mnie już do mówienia, ale skoro chcesz się z nią spotkać, to przyjdź. Okej, za chwilę wrócę, Yildiz wpada do środka i spanikowana, mówi matce i siostrze, że Dogan wkrótce tu będzie. Nie rozumiem, skąd ta panika? Mówi Zaynep, a jeśli przyjdzie, niech przyjdzie. Odpowiada Asuman. Idzie do córki, mówi Zaynep. On nie tylko przychodzi do córki, on też chce na mnie spojrzeć. Może chce nas sprawdzić? Mówi Yildiz. Co nas sprawdzi? Pyta Asuman, mamo, wczoraj wieczorem robiliśmy zaręczyny, czy ona sprawdzi, czy to prawda? Wyjaśnia Yildiz i dodaje. Zaynep, jesteś zaręczona i musisz wyglądać na bardzo podekscytowaną, a ty mamo, oddałaś córkę bogatemu człowiekowi, musisz wyglądać na bardzo szczęśliwą z tego powodu. Wczuj się w rolę i nie poddawaj się. Okej, kochanie, uśmiechnę się i powtórzę, że jestem szczęśliwy. Mówi Zaynep, Dogan przybywa do domu Yildiz i gratuluje Zaynep zaręczyn. Engin to bardzo honorowy człowiek, nie oszuka mojej córki. Teraz Yildiz ma się dobrze. Mówi Asuman. Jestem wolną, zdradzoną żoną i mam prawo do wszystkiego. Mówi Yildiz, a Dogan każe jej iść do dziecka. Yildiz zostawia Dogana z Yildiz Su i wychodzi, a Dogan pyta ją, czy nie zostanie, a ona mówi mu, że nie zasługuje na to, aby ją zobaczyć. W tym samym czasie Kumri przegląda w internecie informacje o doktorze Selimie.
rozumie, że nie interesują go pieniądze i bogactwo, i wmawia sobie, że właśnie takiego mężczyzny szuka. Kanner wchodzi do pokoju Kuwry i pyta ją, dokąd idzie, ponieważ jej wujek i Zainab zaręczyli się wczoraj wieczorem. Kumri jest zaskoczony. Kanner prosi ją, aby porozmawiała z mamą i wujkiem, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Kanner, uspokój się, bo ja nie wiem i mama nie wie. No to powiedz jej, żebyśmy mogli poznać szczegóły. Teraz jestem zajęty, a ty wysadziłeś bombę. Kumri jest zły. Czym jesteś zajęty? Musisz iść ze mną do sklepów. Boże, we wszystkich sklepach cię znają, dlaczego ja? Kumri wyjaśnia, że są przeznaczone na dobra luksusowe, a ona chce czegoś bardziej zwyczajnego, ponieważ ma projekt o charakterze społecznym i chce wyglądać jak zwykła dziewczyna, która zarabia mniej i dobrze sobie radzi w życiu. Nie wygląda mi to na projekt społeczny, ale na fantazję. Kanner mówi, ale obiecuje jej pomóc. Kumri spotyka swoją matkę i mówi jej, że Zainab i jej wujek są zaręczeni. Naturalnie Handan jest zszokowana i od razu udaje się do brata, aby sprawdzić, co się stało. Handan szuka relacji z tego, co przydarzyło się jego bratu, ale Enjin na szczęście się nie zdradza. Kumri idzie z Kannerem, żeby kupić zwykłe ubrania, żeby mogła wyglądać jak dziewczyna ledwo wiążąca koniec z końcem. Kumri, czy nie masz początków schizofrenii i nie widzisz ludzi, którzy ciągle cię śledzą? Kanner martwi się zachowaniem Kumri. Nie mam Jennera, wyjaśniłem ci, nie zniosę, jeśli w moim życiu pojawi się kolejny szaleniec. Mówi Kanner, po czym wybiera ubrania Kumri, żeby wyglądała jak biedna, ładna dziewczyna. Ender postanawia zemścić się na Yildiz za nagrodę i spotyka znajomego, który prowadzi kampanię na rzecz sławnych osób, aby sprzedawały ubrania, których nie noszą na cele charytatywne. Ender mówi, że się zaangażuje i od razu wyśle jej trochę ubrań. Ender sugeruje, aby poszukali Yildiz, ponieważ ma wiele wspaniałych strojów. Kobieta obiecuje, że do niej zadzwoni, Hilial idzie do Dogana i mówi mu, że chce znowu z nim pracować, ale Dogan upiera się, że nie może z nią pracować, ponieważ ona już mu nie ufa. Hilial wściekle opuszcza biuro Dogana, grożąc, że nigdzie nie pójdzie, dopóki nie pokaże Enderowi swoich prawdziwych barw. Kumri przymierza ubrania, które kupiła z Kannerem. Wchodzi Ezgi, a Kumri pyta ją, jak wygląda. No dobrze, ale jakbyś to nie był ty. Odpowiada kobieta, Kumri pyta Ezgi, czy chce komuś podziękować, co przyniosę, a Ezgi odpowiada jej, że nie zaakceptuje tego, co przyniesie. Simit. Odpowiada Ezgi, okej, podobało mi się. Kumri odpowiada, przemieniony z Simidem w dłoni Kumri udaje się do szpitala do doktora Selima. Selim jest zadowolony, że przyprowadziła mu Simida. Pyta ją, czy dostała pracę, a Kumri okłamuje go, że wkrótce ma rozmowę kwalifikacyjną.
Lekarz proponuje, że ją podwiezie. Yildiz mówi siostrze, że dzięki zdobytej nagrodzie stała się sławna i ciągle jej szukają, a teraz chcą, aby część swoich kreacji przekazała na cele charytatywne i prosi Zajneb, aby pomogła jej wybrać, które podarować.